Nie. Nie wiadomo, czy szaman jest, czy szaman jest, jest, czy szaman jest, jest. Moi drodzy, dziś krótko skończył się proces majowy, zaczął się czerwcowy, czyli no, mamy końcówkę. Szaman pamięta, że jesteście wystartowani w Kodach, niektórzy. Oprócz spektakularnych działań kodów, co nie znaczy, że ta spektakularność jest jakąś euforią na początku. Na początku po prostu jest spektakularnym doświadczeniem odzwierciedlającym, no, jak głęboko pewne treści, które są ruszane kodami, wpływają na funkcję ciała, moi drodzy. Bo to, o czym szaman mówił, co pokazywał, jak można się posrać, za przeproszeniem dziś powie, jak można się zeżygać, jak można się, nie będzie szaman tu specjalnie kulturalny, moi drodzy, bo to po prostu są rzeczywistości, no, takie doświadczenia, więc nie ma co tutaj tego ukulturalniać, bo to jest po prostu fikcja jakaś. Natomiast ci wszyscy, którzy tego nie mieli, to nie znaczy, że jeszcze tego nie doświadczą. Ci, którzy mają luzik, doświadczają tego na początku. Ten luzik musi być na innych poziomach, czasami w ciele jest go najmniej. Natomiast kiedy jest na odwrót, albo kiedy tego luziku nie ma, no to musi zostać ruszona przestrzeń głębiej, musi się wypełnić pewnymi rzeczami, no i wtedy jest ok. Dziś szaman wam kamiennego Tomasza pokazuje, bo moi drodzy, w ogóle praca, jaką tutaj wykonujemy, jest po prostu niesamowita. To są tylko jakieś tam namiastki, które wam szaman pokazuje, ale jakieś pora na podsumowanie będzie jeszcze, natomiast no, miał szaman pokazać, ale powie tylko, moi drodzy, bo wczoraj był 31 i 31 te przemrożone, no głównie palec w prawej nodze, bo przemroził sobie i palec, i palce w lewej nodze i podbicie przede wszystkim, ale tam wszystko, można powiedzieć, ból został zmęczony i musiało się zacząć odnawiać i regenerować bez schodzenia skóry, bo jakby zaczęła schodzić, to po prostu chyba by szaman nie był w stanie chodzić. Tak tylko nie był w stanie stać, no ale jak chodził, no to z czasem się to znieczulało. Natomiast prawa stopa, no było tak przemrożony ten paluch, że ja już nie pamiętam, ale kilkanaście razy wodę z niego spuszczałem igłą od szczykawki, bo po prostu narywał do omdlenia. No ale potem jakoś, mimo że ta skóra się oddzieliła od razu, bo kiedy jest woda, no to znaczy, że jest oddzielona, wytrzymała te sto kilkadziesiąt bosaków. Dziesiątego to raptem było ile tych bosaków? 40, czyli nawet nie sto kilkadziesiąt, tylko 200 bosaków. I dopiero wczoraj symbolicznie w zasadzie zszedł szaman i nawet zrobił kilka zdjęć i nagrał tam minutę filmu, ale już nie będę was zadręczał tym. W każdym bądź razie, no, spektakularne to jest, moi drodzy, że tak to się manifestuje. Chociaż stopę może wam szaman pokazać. Niewiele tutaj widać, bo to, no co. Tak wygląda stopa po 240 bosakach w ciągu miesiąca. A tak wygląda palec, który się odnowił symbolicznie
i zaczyny wychodzić ze skórki. Tak życie rodzi się również nowej skóry, ale to takie fraktalne odzwierciedlenie, moi drodzy, pewnych rzeczy. No i nasza tablica, która jest teraz złotą czcionką, bo chyba szaman nie pokazywał, powtórnie z kodami pierwotnymi. Dzisiaj piąty dzień, czyli już 4 plus łącznik wytrzymała, to już na pewno wszystko przetrwa, bo nie ma takiej opcji, żeby to wszystko spadło. Można by komentować trochę mainstreamową przestrzeń, ale szamanowi się nie chce w ten obłęd wchodzić. Przynajmniej dzisiaj. W każdym bądź razie, o tu wam pokażę jeszcze, jak helikopter rolki zakładał na słupa koło nas. To tytułem, bo nie pamiętam, czy to było. Pokazywane. Jak widzicie, ten słup całkiem duży, 4 osoby na nim, to zupełnie pusto, ale to chyba pokazywał, bo to nie będzie was. Pewno tak, moi drodzy, to w ten czas zupełnie inaczej szamanowi leci, więc no więc jest inaczej. Dzisiaj dojechały nam kolejne 2 kamienie. No i moi drodzy, to też było wydarzenie, bo to co robił Wojtek, stawiając tego kamienia na koparce, no to po prostu majstersztyk. Niestety się to nie nagrało, bo no szaman ma 4. dzień z rzędu, tak na koniec procesu, tak ciało pokazuje, że po prostu resztkami goni do tego stopnia, że zrobił się szamanowi w gębie taki aft, prawdopodobnie no, w konsekwencji również przelodowania się, o którym wam szaman mówił, że jemy bardzo dużo lodów. Ale oczywiście to jest tylko taka przyczyna wtórna, natomiast bezpośrednia, z pewnością no, ciało ledwo nad tym wszystkim nadąża, bo to są bardzo krótkie czasy. To nie znaczy, że ono jest słabe i szaman go zamęcza, ale po prostu intensywność tego jest taka, że ciało potrzebuje swoich czasów na przebudowę, no i nie bardzo nad tym nadąża. No i zrobił się szamanowi w ustach taki aft, że w zasadzie już nie łykałem przez moment śliny, bo tak mnie dowolało. Taki jeden aft, jak jest duży, to jest taka wyżarta dziura z boku języka, która cały czas obciera o podniebienie i nie da się tego, w zasadzie uniemożliwia jedzenie niby. No ale też szaman trochę postąpił jak ze stopami, jak się odmroziły, to zamiast powiesić sobie na sznurkach, no to zaczął chodzić dopiero wtedy intensywnie, no i tutaj też uruchomił pewne procesy i w zasadzie no pewno zaawansowanie tego procesu jest tak jak po tygodniu już, bo to tak mniej więcej nawet do 3-4 tygodni normalnie się takie afty, jak ktoś z was miał, to wie, że to po prostu jest ranka minimalna, a potrafi człowieka po prostu powalić, bo to wręcz na psychikę oddziaływuje. No ale szaman się nie dał, chociaż miał taki moment akurat wtedy, kiedy kamienie przyjechały. No ale musiał się zmobilizować. Nie musiał, ale żeby się zmierzyć z tym kamieniem, bo dwoma, bo trzeba było tam je przytrzymywać, bo to też był majstersztyk właśnie. Postawienie ich w takich miejscach wymagał zaangażowania i Tomka z szamanem, i Wojtka na koparce takiego ekstremalnego, no ale się udało. No i co? No i pracujemy dalej, można powiedzieć. Wracając do kodów, no niedługo będzie druga część. Niektórzy w zasadzie już tą drugą część zaczęli wykonywać z rozpoznania. Pełnego jeszcze rozpoznania, o którym szaman mówił, dotyczącego kiedy wykonywać kody. Najlepiej, optymalnie nie ma ciągle, bo nie wszyscy piszą.
Niektórzy mają rozpoznanie i nie piszą, ale szaman, mimo że o tym wie, czy słyszy to, obojętnie jak to nazwiemy, nie traktuje tego tak samo, bo to, co można powiedzieć, to jest zupełnie co innego. No i wtedy komunikat, czy mailowy, czy na czacie, czy cokolwiek, odzwierciedla dużo więcej niż no po prostu. O cholera, co to? Jest. No i co? No i jeszcze takie krótkie info. Czy wam ten czajnik, który tutaj mamy włączony, bardzo przeszkadza, bo on jest daleko w kuchni, ale prawdopodobnie głośnik go ściąga, ale zaraz się wyłączy. Także przepraszam, niestety no szaman na dole nadaje i to jest nasza przestrzeń życia też, więc czasami różne odgłosy, a szczególnie myszy, które nam harcują, moi drodzy, w takiej ilości, po prostu rozmnożyły się. Szaman nie wie, czy w całej Polsce, ale na Skrzycznym i w Szczyrku i tu w okolicach ponoć jest gorzej niż 3 chyba lata temu, czy 4, w naszą pierwszą zimę, kiedy szaman złapał ich 140 od tam chyba stycznia do końca maja, czy do początku maja. Także teraz chyba jest ich więcej. Do tego stopnia są, no powie szaman, bezczelne, że potrafią, słuchajcie, takie litrowe opakowanie po jogurtach, w takich opakowaniach plastikowe, po jogurtach czy po śmietanach, czy różne takie rzeczy są pakowane w takie pojemniki litrowe i potrafią obgryźć, a to jest bardzo twardy plastik, tak pokrywkę, że potem ją zębami zrzucają. No po prostu szaman oczom nie wierzył. Została zrzucona, żeby mysz się dostała do środka. Także te myszy chyba też tutaj u nas ulegają oświeceniu w tej przestrzeni, centrum wszechświata, bo to, słuchajcie, nie jest normalne zachowanie, żeby mysz potrafiła rzucać pokrywką zębami. Tym bardziej, że ta pokrywka jest, mimo że może nie ciężka specjalnie, ale w stosunku do ciała myszy, no to waży co najmniej 1/3, ale przede wszystkim jest bardzo bezwładna. A z wiaderka, które ma 30 kilka centymetrów, już nam myszy wynosiły całe skórki z awokado, ale w całości, to znaczy cała połówka. No to mniej więcej tak, jakby my byśmy wzięli do zębów stół i chcieli z nim chodzić. To takie porównanie, no raczej nikomu by to nie wyszło, chociaż no sporadycznie się zdarzają tacy szczękowi atleci, no i widocznie to mieliśmy do czynienia z taką myszą. To tak mówię na marginesie, bo w zasadzie przy okazji, słuchając szamana, tego co mu się z gęby wydobywa, no szaman zdał sobie sprawę, że ta przestrzeń tutaj wpływa na całe przejawienie, nie tylko na ludzi, na to, czego doświadczają tutaj, ale również na inne formy, moi drodzy. I mamy tego po prostu na co dzień tutaj spektakularne dowody. No, a reszta tego doświadcza, bywając tutaj w różny sposób, także i będzie tego coraz więcej i coraz info więcej na przestrzeni z tego powodu. Także no, pokazał już szaman te kamienie. Nie słychać czajnika, dzięki. To dobre info, bo zawsze szaman myślał, że go słychać. Teraz takie właśnie też info trochę ze schodzenia, bo szaman no, już myślał, że tak będzie powoli wygaszać, ale jeszcze proces czerwcowy na utrzymanie jest mocno, więc o kurczę, szaman jeszcze nie wykonał jednego działania, moi drodzy, także 16 minut tego i już nie będzie napierdzielał. Jutro będzie więcej info
bo jutro się zapowiada jeszcze bardziej intensywny dzień. Szamana 13 bosaków czeka tak jak dzisiaj, bo się okazuje, że no trzeba je dalej robić, żeby te wszystkie procesy wesprzeć. Może już mi się nie zrobią jakieś afty, ani nie wiem, bąble na uszach, na języku, na nogach, na palcach, nie wiadomo na czym. No ale to wszystko pojawia się też po to, żeby sprawdzić, zweryfikować. No zweryfikować świadomość, czy ona sobie z tym radzi, no bo skoro ten proces można przyspieszyć kilkudziesięciokrotnie, no to znaczy, że nie jest źle. Jutro do wieczora praktycznie powinno to być już na wygojeniu, gdzie normalnie to pewno by trwało 3 tygodnie. Na tą chwilę, a później będziemy to robić na chucha albo na dotknięcie, ale to jeszcze chwilę, moi drodzy. Stopniowo, żeby ciało mogło przenosić ze świadomością, moi drodzy, tego typu energię, bo do tego są przepływy po prostu totalne potrzebne, czyli drożność totalna i przebudowa całego systemu. No, będziecie z czasem powoli tego doświadczać również wy, bo to są po prostu procesy totalne. Część z tego można zauważyć, część przyjdzie dopiero post factum. Moi drodzy, szaman czeka na info o kodach od tych, od których nie dostał. No chyba, że mają w nosie i tyle, no to oczywiście mają takie prawo. Natomiast chętnie by usłyszał o tym, bo za chwilę wchodzimy w drugą fazę. Być może niektórzy już będą mieć pierwsze pełne rozpoznanie, ale to nie chodzi o pełne rozpoznanie, tylko chodzi o pełne przejawienie, bo to wszystko jest w kwestii możliwości. Więc jeżeli jest energia, ono po prostu siłą rzeczy przychodzi. Energia na zmierzenie się z tym wyzwaniem. A to wcale nie jest takie proste. No ale szaman jest bardzo zadowolony z wystartowania tego procesu, że w ogóle udało się wam wystartować. No zmienia to, no nie będzie szaman dzisiaj nakręcał, bo znowu dla niektórych to będzie bełkot. No ale tego bełkotu niedługo będzie coraz więcej. Dla niektórych może już sam bełkot zostanie, a dla niektórych może zupełnie co innego. Także lecimy jeszcze 16 minut z playbacku i szaman ucieka zrobić to, czego nie zdążył zrobić dzisiaj, czyli swoje, no dzisiaj tylko 11 aktywacji w mostkach i tam w innych. Jedziemy. Dajcie info, jak słychać. Dzisiaj 13 razy. Pierwszego czerwca zaliczyliśmy skrzyczny bosakiem. Czyli 269 bosaków już mamy w tym roku. Całkiem niezła liczba. No i po dzisiejszym dniu, kiedy nam dwa kamienie i jasionek przybyły, no, dwa dyplomy będziemy musieli pierwsze wystawić. Szamańskie. Dla Wojtka tą koparką robi, no niestety nie nagrało się, bo to chyba było najbardziej majstersztykowe postawienie kamienia do tej pory. No już sowa jest majstersztykiem, bo koparka w złym miejscu stała i tam
trawers był i mimo wszystko sowa stoi idealnie prawie. A dzisiejszy kamień to po prostu majstersztyk jeszcze większy, bo stoi idealnie podniesiony bokiem kła, a z drugiej strony na centymetry, żeby nie rozwalić naszych podkładów, co schodami do centrum wszechświata są. To jest Wojtka koparka. Po prostu majstersztyk. To jest Wojtka koparka. Świerczek. A świerczek Jaś. Co głady pozwolił Wojtkowi zwozić do szamana. No bo to nie kamienie, tylko głazy. No i szaman przyznaje rację, że to głazy. No przecież jak 10 ton ma, to nie kamień, tylko głaz. Kamienia to można dźwignąć choćby koniem albo krową, przewieźć. No a 10-tonowego głazu, no to już trzeba technologię jakąś niezłą mieć. No i jeszcze parę głazów przyjedzie. Dlatego niesamowity dyplom. Dla mistrza koparki. Wojtka. Ze zdjęciem. No i kopia u nas z potwierdzeniem odbioru i podpisem Wojtka. Na Ondraskach zostanie. No i drugi dyplom dla Jasia Świerczka. Ze zdjęciem. Jak przyjedzie na kawę do szamana, to wybierze kamień, tak jak i Wojtek, przy którym chce mieć zdjęcie. No i na dyplomie będzie. No za to, że pozwoli Wojtkowi zmierzyć się z głazami dla szamana. Bo dla Wojtka no to nie był problem. Jak koparka dźwignie, no to on przywiezie. No ale dla Jaśka... Maciek! Przecież to głazy! Ja ci mogę kamienie. Wiesz, jak to się sprzęt niszczy. Tak krzyknął, jak mu szaman pokazał, co chce, żeby mu zwiózł. No ale... Szaman pracował ciężko bosakiem, między innymi na to, żeby te głazy na wądraskach stanęły. No i Jasiek. Następnego dnia powiedział do Wojtka: jeź! Zwierzę Maszkowi kamienie. Czy głazy może powiedział? No i Wojtek od razu za największy się chwycił. No nie największy, bo największy jechał potem. To aż Góra Jęczawa. Ten, co przy bramie jest. Ale ten, co pierwszy przywiózł, no to też sześć, może i więcej ton ma. Kiedyś obliczymy w miarę dokładnie, ile ważą te głazy największe. Choć jeszcze największy może dopiero będzie jechał.
Razem ze 100 ton kamieni pewno na koniec będzie na chondroskę. A może i więcej lekko. Bo pewno średnio ze 6 ton kamień. A niech będzie 5, to 90. Może 90. No i też dobra liczba. To musi być niezła chałupa, żeby tyle ważyła. No i te dyplomy będą. No i Ola je zrobi. Zaprojektuje zarąbiście. No bo trzeba będzie w lipcu je wręczyć, więc nie ma za dużo czasu. I na jakimś zarąbistym papierze. Wydrukować, chyba że na gotowym, takim dyplomowym, to Ola zadecyduje. Musi być zarąbisty dyplom. Najlepszy ze wszystkich. Wytyczne dostanie od szamana. Jak wyraził w mailu gotowość do pracy, no bo jak nie, to szaman zrobi. Dla szamana to żaden problem. No tylko jak zajmuje się jednym, no to drugie leży. A poza tym to co nie problem, no to... A ważne, jak coś wyzwaniem staje się, to wtedy rozwój jest z tego, a takie tematy, jak dyplom. Dla adepta. Wojsko, no bo przecież on adeptem, że jak do szkoły z kamieniami przyjechał, no to ja. Przecież oni u nas robią na górze skrzeszeńskiej i technologię budują, niby matrixowo, co już zamknięta w technologii świadomości, w fraktalnym przejawieniu. 4+4+1. Szok. Kiedyś może to ogarną. Ale tu nie ma znaczenia, czy będą o tym wiedzieć, czy nie. Ważne, że kamienie na chondraskach są. No jeszcze nie wszystkie. Na razie jest 11, ale 1 to jest w 2, czyli jest 10. 11 części. 6 stoi pod podłogą, a będzie tam 9, no bo jak inaczej. 4 przy bramie będą.
No i jeszcze 5. 4 już są na terenie. 1 oparty o drzewo, suszy się. Jak się wysuszy, no to drzewo zabierzemy mu, bo już suchy będzie stał sam. A teraz się oparł o drzewo. Bo jak mokry, to jeszcze upaść może. No on mokry potem. Tych, co oglądać go będą. Jak pod na nich wyschnie, no to on też będzie suchy. Znaczy niektórzy już go oglądali, a on ma takie magiczne właściwości, że pracownicy naszego sąsiada strażnika od zachodu, Stanisława, obok niego 2 metry stali i go nie widzieli. Głazu, co ma 6 ton. Następnego dnia, no to warto by było nagrać. Krzyczeli do szamana. Janek krzyczał właśnie. Takiego głazu. No kali. Dla niepoznaki. Widzicie? To jest nasz największy na razie. Wyłamał nam 2 świerki. Nie wiadomo, czy to widać. On jeszcze 0,5 metra wkopany w ziemię jest, co najmniej więcej. No to drugi człowiek. No i jego bliźniacza dusza. Tutaj. Tutaj nasz jasionek obrotowy. To dopiero będzie rzeźba. Na razie w ciemności wam szaman pokazuje. Pracy przy nim mnóstwo. Piłami go napoczęli. I musimy go teraz posklejać. Znaczy to, co piły weszły w niego. A tutaj widzicie. No, młodszy brat tego, co przy bramie. No nie taki duży. Też 0,5 metra zakopany. No i oparty o drzewo. Się suszy. Nie myślę, że to przypadki. W ciemności. Szaman wam to opowiada. Znaczy nie jest ciemno, no ale na pewno na kamerze już wiele nie widać. No popatrzmy. Z tej odległości tutaj stał, a szaman stał tam, na werandzie i nie widział tego kamienia. Tu szaman wam pokaże, jaki on mały w ciemności. No tak, to chyba powinien go widzieć. No ale czasami można nie zauważyć. No i idziemy do domu. No, i tak widzicie, szaman pokazuje, chociaż jeszcze było całkiem jasno, a wy już mieliście tutaj, tak jak szaman przypuszczał, całkiem ciemno, no ale tak to jest, moi drodzy, fraktalne odzwierciedlenie wydobywania się
czy wpływu treści na przestrzeń. Zanim one są widoczne, no to ciemno, ciemno, ciemno. Tutaj osiągamy po prostu kosmiczną głębię. Od zamysłu przez ideę. Bo zamysł, idea, no niby to samo, ale idea rodzi się z zamysłu, a nie zamysł idei. No i potem przez po kolei wszystkie poziomy manifestacji, aż do przejawienia. I tu się to dzieje no, online, można powiedzieć, z pełną świadomością. A myszy harcują. Moi drodzy, kończę. O tym jeszcze będzie dużo. Szamanowi zostało 12 minut na dokończenie. W międzyczasie już zrobił te swoje 36 powitań, tylko mu 9 zostało. I most. I to jest bardzo istotne w tym całym procesie. Dla szamana zaznaczam. No i tyle. Jutro pewno będzie więcej, bo jutro pewno będzie no, koncert. Zobaczymy, jak się nagra. Trzymajcie się. Dobranoc.